duży sukces pani odniosła i dużo hejterów się też stworzyło przez to, bo zazdrości. Jak pani reaguje na takie hejterskie komentarze? Wiesz co, staram się nie reagować. Znaczy, to jest tak, że hejter ma problem, nie ja mam problem z hejterem, on ma problem ze sobą. I bezlitośnie kasuje i blokuje hejterskie komentarze u siebie na Instagramie, bo uważam, że to jest miejsce, w którym inni ludzie powinni znaleźć rozrywkę, powinni znaleźć informacje na jakieś ważne tematy, a nie znajdować bagno. Ale że nie rusza mnie to zupełnie, naprawdę. Czy zauważyła pani może jakąś mniejszą tendencję hejterską po akcji Artyści Przeciw Nienawiści? Jest tego mniej teraz? Nie. Ja niestety uważam, że my mamy bardzo duży problem z hejtem. I uważam, że hejt dotyka każdej dziedziny życia i naprawdę z hejtem trzeba walczyć. Jakie są, oprócz blokowania, pani sposoby na walczenie z takim hejtem? Przede wszystkim nigdy nie hejtować. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy my sami dawali przykład. To jest najważniejsze. My musimy być wzorem niehejtowania. My nie możemy się negatywnie wypowiadać o innych, bo wtedy dajemy innym prawo do tego, żeby źle mówili o nas. Trzeba zarażać ludzi pozytywną energią, dostrzegać dobre rzeczy, nie wdawać się w konflikty, starać się czynić dobro, bo dobro wraca. I jeżeli każdy z nas zacznie myśleć w ten sposób, to świat będzie lepszym miejscem.